Jakie informacje zgromadziło CIA na temat Pruszcza Gdańskiego? Co można było robić w klubie M6? Jak w dawnych czasach wyglądały studniówki w Jedynce? Zapraszamy do przeczytania trzeciej edycji książki Historia Powiatu Gdańskiego w pytaniach. Ja jestem z urodzenia Pruszczanką. Mieszkam tu od urodzenia. Chodziłam do szkoły podstawowej, do przedszkola, do liceum. Po studiach wróciłam do tego miasta. Tu też na tych terenach osiedli moi dziadkowie z Polski. Zainspirowało mnie to, żeby zebrać jakieś ciekawe materiały i wydać książkę o tym regionie. Potem druga część powstała, ponieważ tych materiałów było dużo i czasookres troszeczkę też został zmieniony, żeby dokończyć. Już w trakcie premiery trzeciej edycji książki autorzy wspólnie doszli do wniosku, że nie powiedzieli ostatniego słowa. Są chętni, żeby to rozwinąć i żeby ukazał się kolejny tom, który uzupełni pozostałe płaszczyzny. Na przykład nie ma harcerstwa, nie ma historii Domu Kultury, czy czegoś, co tam się działo, a działo się bardzo dużo również. Jest jeszcze wielu ludzi do pokazania, którzy tutaj byli, którzy jeszcze są, działają, są jakby takimi postaciami, które wpływają właśnie na to, że tutaj możemy się dobrze czuć, bo to jest właśnie kształtowanie tożsamości tego miejsca. Także no, tylko pisać. Jako Dom Widemana bierzemy udział już przy współtworzeniu trzeciego tomu związanego z historią Pruszcza i Powiatu, opartego na pytaniach. Bardzo cenna inicjatywa. Każdy z tych tomów zabiera bardzo dużo ciekawostek z różnych epok. Mamy nadzieję, że deklaracja redaktora tych wydań Romka Ciesielskiego, który wspominał o czwartym tomie, będzie okazją do dalszej współpracy. Zapraszamy do czytania, dlatego że dla każdego coś miłego. Cały cykl książek wydała Fundacja Bursztynowym Szlakiem. Pieniądze na realizację projektu pochodziły z publicznych środków Powiatu Gdańskiego. Powiat Gdański to piękna ziemia z przebogatą historią, przede wszystkim historią naszych mieszkańców, którzy przybyli tu z różnych części, nie tylko Polski, ale i świata, i tworzą ten powiat, więc fantastycznie, że pan Roman Ciesielski i zespół autorów tworzą te kolejne części tego dzieła, opisując w bardzo interesujący sposób historię mieszkańców powiatu, tych ziem. Powiat Gdański już po raz trzeci wspiera książkę. Mam nadzieję, że przy czwartej edycji również będziemy mieli swój udział. Jestem pod dużym wrażeniem zaangażowania autorów. Widać u tych ludzi bardzo dużą pasję i chęć poszerzania wiedzy na temat historii powiatu gdańskiego. Autorzy już zaczynają zbierać pomysły na kolejną edycję. A będzie o czym pisać, bo dotychczasowe wersje opisywały czasy do lat 90. Polecamy również zobaczyć promocja drugiej części książki Historia Powiatu Gdańskiego w pytaniach oraz Postaw nam kawę. Oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.